W ramach akcji Lato w mieście Bezpieczne Wakacje Tarnów 2013 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje nowe, aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. Od 1 do 30 sierpnia w hali Jaskółka będzie można zagrać w tenisa stołowego, kometkę oraz pojeździć na rolkach. Propozycja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania. Od godziny 9 do godziny 17 proponujemy przez cały sierpień codziennie za naprawdę niewielką płatnością, tutaj jeszcze jest kwestia, czy to będzie 1 zł, czy 2 zł od osoby, bez liczenia czasu, możliwość grania w tenisa stołowego, będzie wystawione 6 stołów, będą ustawione 2 boiska do kometki, będzie też wyznaczone miejsce do jazdy na rolkach. Wiadomo, ten sport, czy te zajęcia rekreacyjne bardzo się rozwijają. Będzie do tego przygrywała muzyka. Mamy już podpisaną nawet umowę z AX-em w tym temacie. W samym miesiącu lipcu z akcji Lato w mieście skorzystało prawie 10 tysięcy uczniów. Jeżeli chodzi o pływalnię letnią na Traugutta, to było 1293 wstępy na Alejach Tarnowskich, 2417 wstępów. Mówię tu o wstępach za 1 zł, które proponujemy dzieciom i młodzieży z Tarnowa. Park Wodny ulica Piłsudskiego 3360 i Hala Krupnicza, zajęcia z karate 1080 osób i zajęcia wspinaczki 1290 osób. A więc jak z tego widać, jeszcze nie ma pełnego miesiąca działalności, a już pod 10 tysięcy osób skorzystało z tego rodzaju atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego w wakacje. W przypadku znacznego zainteresowania tą formą rekreacji będzie ona wprowadzona na stałe do programów feryjnych i wakacyjnych organizowanych corocznie przez miasto. Paulina Pabian, Tarnowska TV.